Cześć, dzisiaj będzie krótki filmik. Otóż na lokomotywie LYT-2, czyli tak zwanym kaczorku, udało się odbudować oprawy reflektorów przednich. Jak widać, tutaj jest z prawej strony, z prawej mojej, czyli z lewej lokomotywy. No były kompletnie pogięte. To są oryginały, wyglądają jak nowe. Starałem się jak mogłem. Czyli tak na 30%. Także jest ten odbudowany. Na razie tak założony na przymiarkę. Tam instalację jeszcze trzeba będzie puścić. Także ten jest. No i ten drugi. Zaraz podejdę do drugiego, pokażę, o co chodzi. Dobra, na razie stop. Jest i drugi. Tym razem od strony prawej, patrząc oczywiście stanowiska maszynisty. Tutaj ten także jest drugi, odbudowany. Ten był jeszcze gorszy od tamtego. Był bardzo pognieciony praktycznie. O kurczę, strasznie to. Praktycznie zgniecenie było aż dotąd. Był kompletnie rozwalony. Ludzie, którzy to oglądali, mówią, że jakby mieli to robić, to by to chyba wyrzucili do śmietnika na złom i zrobili od nowa. No ale ja się uparłem. Także jest prawie jak oryginał. No wiadomo, no. Nie jestem zawodowym blacharzem, w ogóle nie jestem blacharzem, no ale jak się wziąłem, to zrobiłem. No tutaj widać wstawkę, jaka została dana, no elementu, który no już był tak pognieciony, że tego po prostu nie szło wyprowadzić. No reflektory mam, także założę za jakiś czas. Trzeba będzie to pomalować, nie wiem, pewnie na wiosnę, bo już teraz farba za bardzo nie będzie chciała schnąć. Także tak to wygląda. Jeszcze przejdziemy sobie na tył. Dosłownie na tył. Pyk. Nie wiem, czy wspominałem. A, tu jest jeszcze ten. Chyba o nim wspominałem, że go zrobiłem, a może nie wspominałem. No, jest zrobiony taki, jaki jest. No nie jest stożkowy, no bo niestety w tych warunkach się tego z moimi umiejętnościami jak na razie nie da zrobić. To jest ten, co się zachował. No jest stożkowy, no ale jest. No. Była próba, czy działa oświetlenie. Działa, także jest. Tak to wygląda, żeby się nie wypier... no nie wywalić. Jest sobie ta druga, to nie reflektor, tylko oprawa. I ta druga oprawa, o tutaj sobie stoją gazy, kerszery, tego typu rzeczy. No, gazy zresztą w tych czasach bardzo drogocenne. Ten, także, co tu jeszcze? A jak już tu stoję, o to jakiś czas temu oddaliśmy zabytkową szlifierkę do naprawy. Zrobiono nam tą szlifierkę. Jest bardzo chamsko, ale nawet śmiga. Także jest, nawet można na niej szynę szlifować. O, wyłączamy, żeby drogocennego prądu nie marnować. Tu jest taki zbiornik. Ten, co tu jeszcze w kaczorze? A, o, trochę będzie słabo. No, ten daszek poprostowany, zrobiony, założony, ta środkowa sekcja. No, poprostowane jak się dało w tych warunkach zrobić. Także przy pomocy oczywiście kolegi Grześka Hrabiego, żeby nie było, że ja tu wszystkie te rzeczy sam robię. Razem robimy. On daje pomysł, moje wykonanie. Czy ja rzucam pomysł, on weryfikuje i wyraża swoje zdanie, czy to tak zrobić, czy też inaczej. Także kaczorek sobie stoi. Co tu jeszcze tak? Drabinka po lekkim tuningu, bo była za długa troszkę ten, także jest. No. Także myślę, że do następnego. Dziękuję.